Siłowanie na rękę to typowy sport walki. Pojedynki zawodników trwają od kilku sekund do nawet kilku minut. Wszystko zależy od psychiki zawodników, taktyki, jaką brali, techniki, szybkości i siły. Walki odbywają się na stojąco przy stole przymocowanym do podłoża. W niedzielnych mistrzostwach rozegrano starcia w 10 kategoriach wagowych mężczyzn i kategorii open kobiet. W dzisiejszych zawodach, czyli w 12 ogólnopolskich mistrzostwach Lęborka, w siłowaniu na rękę wzięło udział łącznie 25 zawodników, w tym 3 kobiety, które wzięły udział w kategorii open kobiet, a pozostali zawodnicy byli podzieleni na poszczególne kategorie wagowe, 7 kategorii wagowych, a następnie zwycięzcy z poszczególnych kategorii wagowych mężczyzn wzięło udział w kategorii open mężczyzn. Kategorię open mężczyzn zwyciężył Arkadiusz Detlaff, zwycięzca z kategorii do 90 kg. Frekwencja nie była najlepsza, ale nie zabrakło wśród uczestników Mistrzostw Polski w tej dziedzinie sportu, a także zawodników startujących w zawodach międzynarodowych. Rywalizacja była imponująca, a uczestnicy reprezentowali odpowiednie przygotowania, co zapunktowało w finale imprezy. No było dobrze. Zawodnicy też dosyć silni, też dużo zrzeszonych tutaj z okręgowego, z LIGO. No, gdyby nie kontuzja przy pierwszym podejściu, no to podejrzewam, że mógłbym zająć to pierwsze miejsce, ale no wyszło jak wyszło. No. W zawodach wzięli udział zawodnicy z Lublina, Gdyni, Słupska, Łęczyc i kilka osób z Lęborka.